Cześć, Tukinga. Witam Was dzisiaj na moim kanale Eko Kreatywna w kolejnym eko filmiku. Będzie kolejny holum peksowy z super składami, tak jak zazwyczaj. No i dzisiaj Wam pokażę oczywiście piękne rzeczy, oczywiście z samych idealnych składów, wełen, merino i tak dalej, moherów. Będą to głównie swetry, będzie to taki haul swetrowy z naprawdę świetnymi składami, z naprawdę z pięknymi rzeczami. Postaram się Wam pokazać też, jak te rzeczy można nosić na różne sposoby, bo będą one pokazane w różnych zestawach, zależnie od tego, co moglibyście lubić, czy ze spódnicą, tak jak jestem w tej chwili, czy też właśnie ze spodniami takimi bardziej modowymi, czy też rurkami na sportowo, na elegancko. Mam piękny płaszcz, naprawdę piękny płaszcz i niesamowity nowy szal. No więc polujcie, możecie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com i sobie te rzeczy upolować. Jeśli coś tam będzie dla mnie, to Wam w międzyczasie powiem. Natomiast większość rzeczy teraz kupuję dla Was, bo ja mam, wiecie, bardzo dużo już rzeczy, bo ciągle poluję w lumpeksach. No i zobaczycie, też tutaj będą się przewijać przebitki z moich zakupów. A kupowałam tym razem głównie w Gdowie i byłam niestety na dwóch praktycznie nowych towarach. Jedna była trochę wyprzedaż, no więc wiecie, cenowo to się tak plasuje, że od kilkudziesięciu do nawet 100 zł rzeczy. Jeśli była przecena, no to tam wiadomo te 30% czy trochę taniej było. Ale generalnie, no, takie są ceny, jakie są, akceptujemy to. Rzeczy oczywiście, które Wam tu pokazuję, są już zadbane, są wypielęgnowane, wysterylizowane, pachnące i w ogóle gotowe do użycia, więc lecimy oglądać to, co mam. No i oczywiście, jeśli podobają Wam się takie treści, jeśli cenicie dobre składy, jakość, dobry styl, to zapraszam Was do subskrypcji kanału oraz koniecznie polubcie ten filmik, bo jest to dla mnie wielka pomoc i proszę, pamiętajcie o tym, dla Was to jest mały wysiłek, a dla mnie to jest ogromne wsparcie. Ponieważ się nie zgłosiło za wiele osób do chęci udziału w tym live'ie Q&A, to nie będę go na razie robić. Jeśli więcej osób zgłosi chęć takiego live'a niż jedna, bo tylko tyle osób napisało ostatnio pod filmikiem, no to wtedy się będę zastanawiać nad tym. Na razie tą rzecz odkładamy, a idziemy z rzeczami. Słuchajcie, mam na sobie śliczną rzecz. Udało się o tyle, że ta rzecz była na wyprzedaży, natomiast jest to piękny, ręcznie robiony sweter w formie takiej bluzy i to jest wełna. Słuchajcie, jest mi bardzo ciepło, ale jest to wełna naturalna, bo to na 100%. Leciutko gryzie, naprawdę tak, tak bardzo delikatnie, że w zasadzie w ogóle to nie przeszkadza, a ja mam ten sweter, pokażę Wam na dowód, na gołe ciało. Bo ja tak noszę raczej swetry. Czasem jakąś tam jedwabną koszulkę, jeśli jest bardzo gryzący, ale tym razem spokojnie wytrzymuje w tym swetrze, więc nie ma problemu. I zobaczcie, jak to jest super użyte, jak taka sportowa bluza z kapturem. Oczywiście zaraz Wam pokażę stylizację z tą bluzą. No jest naprawdę mega i zobaczcie, jaki idealny stan wełny. Naprawdę w ogóle to jest niezużyte. Super rzecz na przykład na wycieczki, ale też normalnie do chodzenia, jak jest zimno, jak jest po prostu pogoda zimowa i no i wiecie, ja promuję wełny, bo wełna, no nie ma nic lepszego w zimie niż wełna. W lecie też, tylko że wtedy inna wełna, merino jakieś cieniutkie. Natomiast naprawdę na zimę taki sweter to jest skarb, jeszcze z kapturem, który jeszcze tutaj on się zapina do samej góry. To jest jakiś na pewno jakiś trochę vintage sweter, bo zobaczcie, tutaj zamek już jest taki trochę, nie jest zniszczony czy nic, bo nawet farba jest dosyć dobra, ale widać, że jest to taki trochę starszy rodzaj zamka, ale z tego co widzę, to dobrej jakości. I możecie sobie oczywiście taki zamek wymienić, bo to można ręcznie wypróć i wymienić, ale jest super po prostu zarówno do tego zestawu, co mam na sobie, czyli spódnica, trapery, czy jakieś takie, mam teraz takie typu, wiecie co, zapomniałam nazwy, ale takie płaskie, zupełnie płaskie buciki ze skóry i można do tego też dżinsy, też Wam tam pokazuję, stylizację po prostu z dżinsami, można dżinsy, można spodnie dresowe, ja mam takie, które Wam pokazywałam, leggingsy z kaszmiru 100%. No i też to fajnie wygląda, jak zupełnie na sportowo idziemy sobie na jakąś wycieczkę, na jakiś spacer zimowy, to jest super zestaw.
No i takie właśnie sportowe, bo ta bluza właśnie też ma taki skrój sportowy. Uważam, że jest piękna i nie zostawię sobie jej tylko ze względu na kolor, ponieważ ja nie mam rzeczy czerwonych i raczej tego typu klasycznej czerwieni nie noszę. Po prostu. Piękny jest, bardzo mi się podoba, ale moja cera nie wygląda w nim najlepiej. Wiecie, tutaj są super światła, makijaż i tak dalej. Ale tak na co dzień, jak na przykład bym szła nieumalowana, to, no to nie jest dla mnie najlepszy kolor. Natomiast jest to piękna, żywa czerwień. Zobaczcie. I nawet mankiety możecie sobie zobaczyć, w jakim super stanie są. Naprawdę cudna rzecz. Ktoś to zrobił ręcznie, to jest w ogóle podziw. Podziw dla osoby tak zdolnej i która zrobiła taki modny ciuch z wełny, 100%. Naprawdę jest mega ta wełna. W ogóle naprawdę to jest idealny stan, szok. A, i od razu teraz pokazuję Wam płaszczyk. Też super składam w tym samym kolorze i przymierzyłam go również do tego swetra. Piękny płaszcz, taki kurtko-płaszcz, taki trochę, widzicie, jakby nietoperzowy, z super składem. Też cudowny kolor, właściwie kolor jest taki sam jak swetra, dlatego w jednym miejscu nawet tam wydaje się, że ten kaptur od bluzy, który mi wystaje, to jest część tego płaszcza, ale płaszcz nie ma kaptura. Słuchajcie, 63,5% wełny, jaka dokładność, słuchajcie. I 36,5% wiskozy, więc wiskoza z wełną płaszczyk, no mega piękny, piękny kolor, super stan, słuchajcie, naprawdę, zaraz Wam tu pokażę szczegóły, oczywiście, że ja ten płaszczyk już parowałam moją nową maszyną i zobaczycie go teraz w stylówce, ale zobaczcie sobie, takie ma szersze rękawy trochę, naprawdę super krój, bardzo fajny właśnie do swetrów, bo jest taki szerszy, ma bardzo ładnie leży, bo jest właśnie taki szerszy, lekko oversize'owy, ale bardzo szykowny ma krój. Super ma te cięcia takie ukośne tutaj i w których wchodzą kieszenie. Wiecie co, na takie rzeczy się zwracało dawniej uwagę. Przepraszam, walnęłam w sufit. Zobaczcie, o to mi chodzi, że to jest tak przemyślane, że kieszenie są na tej samej linii, co te cięcia właśnie i naprawdę super to wygląda. Bardzo szykowne są też te rękawy. No super krój, naprawdę super krój, piękny płaszczyk, bardzo Wam go polecam, bo też jest w kolorze, którego no nie będę raczej nosić. A szkoda, bo obie rzeczy są po prostu mega superowe. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Skoro już poszłam do płaszcza, to teraz druga rzecz, która nie jest swetrem, czyli cudowny po prostu szal z wełny i moheru. Na dowód Wam pokażę skład tutaj. Jest moher i wełna, tylko i wyłącznie w składzie. No kolory są bajeczne po prostu i patrzcie, no jak to pięknie wygląda, jakie ma frędzle długie. Cudowna rzecz, no to jest takie duże, że ubranie mogłoby z tego powstać. Patrzcie, nowa rzecz, naprawdę nowa rzecz. No nie będę Wam już tutaj truć, ile kosztują nowe w sklepach, to możecie sobie z łatwością sprawdzić. Takie wielkie szale nowe, ile kosztują, a to jest naprawdę nowa rzecz, więc mega zdobycz. I oczywiście pokażę Wam ten szal do mojej sukienki z wełny merino od Kosa. Jako właśnie szal, po prostu do sukienki, jeszcze dodatkowe ocieplenie, no i razem z płaszczem też takim, z moherem, czy z alpaką on jest, może z alpaką, też płaszczyk i szal w cudownej kolorystyce, mi się strasznie podoba, wiecie co, ja już mam chyba ze dwa szale w tej kolorystyce, więc chyba nie będę go sobie zostawiać, ale jest po prostu przepiękny, zobaczymy zresztą, nie zarzekam się, że nie. Zobaczymy jeszcze. Słuchajcie, w każdym razie, no mega super rzecz. Kupiłam jednemu bratankowi koszulki merino. Takie właśnie typowe dla dzieci. 100% wełna merino, ta jest od Janusa, bardzo fajna firma. Jak nie znacie, to zaznajomcie się. No nie ma nic też lepszego, bardziej zdrowego dla dzieci, bardziej przewiewnego i jednocześnie grzejącego niż właśnie takie koszulki. Jedna jest taka turkusowa, druga jest bordowa z brązowym rękawem. Taki ciekawy zestaw, bardzo fajny zestaw zresztą. Wiecie co, takie koszulki jak nawet mają jakąś tam mikro dziureczkę gdzieś, ja tą dziureczkę od spodu zaszywam, także w zasadzie tego w ogóle nie widać, a dzieci wiecie jak, i tak po jednym razie gdzieś tam się tarzają po podłodze czy gdzieś i tak mogą taką dziureczkę bardzo szybko same zrobić, więc jeżeli wełna jest tak super stanie, no to kupuję takie rzeczy, bo po kilka złotych, czy tam jak jest wyprzedaż po 7-10 zł, to się po prostu opłaca, bo to są bardzo drogie rzeczy, jak kupić nowe. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Zaczęłam tak z grubej rury, z tym grubym swetrem, to teraz pokażę Wam kolejny bardzo gruby sweter, ręcznie robiony znowuż chyba tak.
Tu Wam pokażę szczegóły. Pewno jest wełna. I też ta wełna jest spoko, wcale nie jest jakaś taka bardzo gryząca, natomiast trochę bardziej niż merino, na pewno. Przepiękny ma wzór i w ogóle ten kolor, jak to nazwać, takie oberżyna ze śmietaną, nie wiem, jak to nazwać, wrzosowy może, coś takiego. No patrzcie, jaki cudny sweter w super modnym stylu, takie ma troszkę szersze tu u góry rękawy. I no jest piękny, przepiękny. Na mój rozmiar i na M-kę, czyli na S-kę i na M-kę byłby spoko dobry. Jest bardzo gruby. Słuchajcie, to już jest naprawdę taki sweter, że jak idziecie w góry, to możecie taki sweter, cienki golfik pod spodem i taki sweter i praktycznie prawie, że bez kurtki można iść. Naprawdę to jest wow, jakie grube. No i wełna, super oddychające, super grzejące, zdrowe dla nas. Cudny sweter. I znowu go Wam przymierzyłam tutaj akurat do tego zestawu, tylko chyba włożyłam albo tą spódniczkę, albo tą beżową wersję, taką cieplejszą w odcieniu. Już nie pamiętam. W każdym razie cudo. I też do tego szala takiego, co mierzyłam ostatnio do długiej sukienki, też wełniany szal z takimi ludowymi wzorami, bo tutaj fajnie to nawiązuje według mnie. Wow. No i kurtka tak samo. Puchówka na wierzch. Szal, taki sweter i jesteśmy po prostu już na najgorszym luz przygotowani. No ale sami przyznajcie, że wzór jest mega, po prostu mega. Jeszcze jeden taki gruby sweter i też super. Słuchajcie, też 100% wełna, marka jakaś taka Tuchlan. Łosia ma na sobie. Być może on, bo on był w rozmiarze L, być może on minimalnie się zbiegnął, ale wiecie co? W ogóle tego nie widać, bo jest bardzo przyjemny w dotyku, wcale nie jest jakiś wysztywniony. Przemiły sweter i zobaczcie, jaki piękny posiada haft na wierzchu. I myślę, że to tak było. Może ktoś sobie to zrobił dodatkowo, ale wydaje mi się, że ten haft mógł być, bo w składzie jest wełna i chyba 3% sztucznego i wydaje mi się, że to sztuczne to są właśnie te, tutaj ten haft. Nie te obwódki, tylko tutaj jest taka nitka, która wygląda jak na taki szenil. I ten szenil może być, czyli po prostu haft być może jest sztuczny. A nie, słuchajcie, to jest wrobione w sweter, więc to na pewno jest oryginał. To nie jest dorobiony haft, tylko tak to było przemyślane i właśnie tak jak myślę, ten szenil tutaj to będzie, te kawałeczki szenilowe będą sztuczne, reszta swetra razem z tymi wierzchnimi haftami jest na pewno 100% wełny, bo tak jest napisane na metce. Także super sweter na przykład do jeansów i do rurek i do takich modniejszych, szerokich jeansów. Piękne i bardzo, bardzo właśnie też gruba wełna. Bardzo pięknej jakości wełna. Słuchajcie, no wszystko tu jest z tym swetrem ok, także ja jestem pod wrażeniem, że znajduję teraz ostatnio takie swetry. No widocznie, skoro chcę je ratować, to do mnie przychodzą. Słuchajcie, lecimy dalej. No to teraz pokażę Wam sweterek w bardzo ciekawym i bardzo żywym kolorze od White Stuff. I to jest taka... Myślę, że M-ka najbliżej. Od S do M, myślę, że L-ka to może, jakby ktoś chciał mieć obcisły, to może. Ale generalnie sweter ma też fajny skład. Bardzo ciekawy, fajny krój, taki lekko pudełkowy z kieszonką. I to jest raczej taki cieńszy trochę sweterek do, wiecie, taki troszkę bardziej przyległy do ciała. Nie jest to taki wielki oversize. To jest, słuchajcie, skład następujący. 37 wiskoza. 24 extra fine merino wool, czyli super delikatna merino, 5% alpaki, 30% nylonu około. Czyli no, taki sweter z bardzo dobrym składem, bardzo miły w dotyku, naprawdę przemiły w dotyku. Fajny kolor, taka dość wyrazista, czy to limonka, czy oliwka z limonką, ale zobaczcie, jak fajnie ożywia stylówki. Jak lubicie kolory, no to mega fajny taki artystyczny sweterek. I do jeansów by super wyglądał granatowych i właśnie do takich jasnych rzeczy też. Piękny. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. I to nie jest takie bardzo grube. To można normalnie sobie już nosić tak na co dzień, powiedzmy. No i teraz z takich tego typu swetrów, co na co dzień, to mam też tutaj taki przepiękny sweter jak nowy. Słuchajcie, patrzcie na to. No jest mega, jeszcze taki modny krój, tu jest oversize, tu ma takie lekko szersze rękawki, ale duży rozmiar, słuchajcie, to jest L-ka napisane, days like this, ale on jest naprawdę taki L-ka oversize, czyli może być spokojnie chyba do 2XL. Patrzcie, jaki materiał w jakim idealnym stanie po prostu. To jest jak nowe też,
No i oczywiście zmierzyłam Wam tylko tak na wierzch, ale naprawdę piękne kolory. To jest taki właśnie, jest fuksja, jest, to jest fuksja u góry, taka trochę biskupia. Tu jest takie właśnie magenta, bardziej na dole jest czerwony. Przechodzą te kolory tak jeden z drugiego, no i te warkocze. I tu są jeszcze takie elementy. Wszystko, kurczę, ma taki smaczek. Przepiękny sweter. Dość cienki, ale taki, że grzeje. No bo to ma, aha, no właśnie, bo to ma też bardzo dobry skład. To nie tylko, że wygląda. Mohair 50%, wełna 16%, reszta jest nylon. Czyli mamy tutaj naprawdę duży skład wełna z moherem. I ten moherek jest bardzo miły. Bardzo, w ogóle super sweter. Mega piękny. Tak, no mamy już trochę tych sweterów. Teraz mam, słuchajcie, jeszcze kamizelkę i dwa kardigany. Kamizelka jest też piękna, jest to męska kamizelka ze 100% wełny. I to takiej extra fine, czyli znowu takiej super, super delikatnej. Coś takiego właśnie jak super fine merino. I to jest taki, no to jest taka dosyć spora kamizelka, ale właśnie taka w stylu oversize. Znowu do na przykład podkoszulka i do jeansów na wierzch, na rurki, jak lubicie. Ja tam Wam pokazuję stylizację z rurkami jeansowymi od Levisa. Wysokie kozaki granatowe i ta kamizelka. Przepraszam Was, ale chyba nie do jeansów rurek, do innej stylizacji były te rurki. A tutaj były takie teraz modne, te lekko takie flare leg na dole. Zary, granatowe też. Też super moim zdaniem. No i w ogóle też taką kamizelkę można do wszystkich takich trochę bardziej węższych krojów spodni nosić, na przykład do koszuli i mamy elegancką stylówę, na przykład biurową nawet. I słuchajcie, następny sweter jest też mega i to jest chyba też 100% wełna, z tego co pamiętam, już Wam powiem. Strasznie mi tylko tu, słuchajcie, mam tu dużo swetrów i jeden od drugiego obłażą kolory. Aż 16 rozmiar, czyli można spokojnie od, nawet jak oversize, od M-ki do XL-ki nosić. 100% wełna oczywiście, bardzo miła wełna też. I on ma piękne guziki, to jest czarny sweter, czarny kardigan, patrzcie. A widzicie, jak mi tutaj obłazi, bo tu tyle różnych kolorów swetrów mam w tym pomieszczeniu, że... Ale to teraz tam tak się Wam wydaje, ale czerń tego... Tutaj są lampy mocne, więc one tak prześwietlają. Czerń tego swetra jest normalna, czarna czerń, bez żadnych przebarwień. Chciałam Wam tylko pokazać, jakie włókno jest w super stanie, ale ciężko właśnie na czarnym włóknie to zobaczyć. Wierzcie mi na słowo i daję gwarancję na to, że ten sweter ma idealny stan po prostu. I naprawdę fajnie to wygląda, znowu do jakichś rurek węższych spodni, do wąskiej spódnicy tak samo byłoby wełnianej i do kozaków. Piękny, czarny, klasyczny sweter. Można też mieć po prostu to jako taki żakiet wręcz. Piękna rzecz, słuchajcie. Naprawdę mega piękna rzecz. No i mam też perłę markową. Znowu z super składem. Wiecie co, jednak jest mi trochę ciepło w tym swetrze, bo ja tutaj mam dość ciepło dzisiaj. Sweter od marki Gant, też z wełny. Sprawdźmy, czy 100%. 100% wełna oczywiście. Pięknym stanie sweter. Patrzcie, taki melanżowy granat. No i to jest naprawdę mega marka. Tutaj ma z prawdziwej skóry te nałokietniki naszyte. Piękne, takie klasyczne guziki. No to jest już taki naprawdę sweter z wysokiej półki. I zadziwiająco super stanie. Nic przetartego, żadnych dziurek, żadnych... Patrzcie na mankiet. Nic. Po prostu sweter idealny. Piękny odcień granatu, właśnie taki melanżowy. No i to też można pięknie stylizować i do jeansów, i do klasycznych spodni, bo na przykład z beżem, z brązem taki granat, jak widać zresztą po tych nałokietnikach, do brązowych kozaków, mega super. Wow, M-ka z rozmiaru myślę, że od S-ki do L-ki, max. W każdym razie jestem no, zakochana w tych rzeczach. Tak, przychodźcie do mnie rzeczy, bo będę Was ratować i udostępniać wspaniałym osobom. Sandwich, słuchajcie, bardzo piękna rzecz, nad którą się też zastanawiam, bo to jest 100% len. Super firma, niby rozmiar L, ale wiecie co, nie przeszkadza. To może być jako krótki sweterek taki na lato, na wiosnę. Jest tu wiązanie, które Wam ja tam zawiązałam i trochę sobie trzymam, bo już mi się nie chciało bluzki szukać pod spód letniej. Musiałabym wszystko wygrzebać jeszcze w tym remoncie, więc po prostu tak jako taki sweterek to użyłam, ale to normalnie może być jako taka narzutko kardigan w super pięknym odcieniu beżu i jest jak nowy, 100% len, tak jak mówię, len,
Tak jak ostatnio mówiłam, to jest najzdrowszy materiał dla człowieka. Naprawdę jest to nie tylko, że neutralny, nieuczulający materiał, ale też nasze ciało uwielbia len. Po prostu w lnie się czujemy jako tak zdrowotnie mówiąc najlepiej. I no piękna rzecz też, bardzo fajnie zrobiona, zresztą jak przystało na dobrą firmę, stan idealny, słuchajcie. Także dzisiaj takie perły, został jeszcze niekupiony, przynajmniej w tym momencie, ten kardigan przepiękny z bawełny też 100%, który naprawdę też jest tak z klasą niesamowicie. Polecam go bardzo serdecznie, bo naprawdę jest mega piękny, jak nie to ja sobie go zostawię, bo naprawdę też mi się bardzo podoba. No i kochani, jeszcze Wam przypomnę, że właśnie też z ostatnich zakupów został ten piękny z moherem sweter, czy z alpaką. Słuchajcie, już wszystko zaczyna mi się mylić. Czarny sweter, taki klasyczny, na rozmiar moim zdaniem ML. Alpaka i merino ma w sobie, naprawdę niesamowity skład. Jak lubicie czerń, to jest przepiękny sweter. Naprawdę takie składy kosztują bardzo dużo pieniążków, więc polecam się i polecam. Piszcie do mnie po prostu i dajcie znać, co się Wam najbardziej podobało. Które stylówy albo które rzeczy Was zachwyciły. Możecie do mnie też zajrzeć na Vinted, mam tam podlinkowane w opisie pod filmem. Pozdrawiam Was już teraz bardzo serdecznie, do zobaczenia w następnych zakupach, być może w jakichś live'ach też niedługo. Cześć!